No cześć. Dzisiaj troszeczkę inaczej, bo z kanapy, jeszcze z kanapy nie nagrywałem. Już nagrywałem vlogi, nagrywałem z biurka, ale z kanapy nie nagrywałem. A kanapa dlatego, że to się wiąże też z pilotem i z moim nowym gadżetem, który sobie niedawno zakupiłem. To jest Nokia Streaming Box 8000 4K. I co to jest? To jest taka zabaweczka, którą podłączamy sobie przez HDMI do telewizora i mamy Androida w telewizorze, możemy się pobawić. Ta mała zabaweczka działa sobie pod kontrolą Androida 10, ma własny procesor czterordzeniowy, 2 giga RAMu, 8 giga pamięci. Co do danych technicznych, to nie będę się tutaj rozwodził, bo nas interesuje tak naprawdę tylko to, co to urządzonko potrafi. A co ono potrafi, to zaraz zobaczycie, ale jeszcze wcześniej zrobimy sobie unboxing. No i to, co mi się lubi najbardziej, otwieramy. Co my tu mamy w pudełeczku? Sam ten moduł główny, czyli ten box, który będzie stał na półeczce. Mamy tu jedno wejście HDMI, wyjście na jacka, wejście na zasilacz, gniazdo do internetu, port USB-C i wyjście optyczne audio. Kabelek HDMI, zasilacz, pilot i dwie bateryjki do pilota. O, i tu jeszcze mamy zwykłe wejście USB. Jeszcze do tego włożymy sobie baterię do pilota. Bo tutaj gdzieś wyczytałem, że jest podświetlany. Teraz idziemy podłączyć sobie boksik. O, ja tu już mam HDMI wyciągnięte, więc mam tutaj przedłużacz do HDMI wyciągnięty, więc sobie to teraz już podłączymy. Od razu, a no jeszcze zasilacz oczywiście. Okazało się, że ten mój przewód, który miałem wyciągnięty, chyba przestał działać, nie wiem dlaczego, ale urządzenie już się włączyło, podłączyłem sobie ten przewodzik bezpośrednio do telewizora i już mamy pierwszy ekran powitalny, możemy się już bawić, ustawimy sobie język, jest polski. Czy skonfigurować telefon, telewizor przy użyciu telefonu z Androidem? Więc spróbujmy. OK Google. Skonfiguruj moje urządzenie. I dalej, wyszukiwanie urządzeń. Łączę. Tak, to jest ten kod. Połączono. Zalogował mnie. O, proszę bardzo, pobiera sobie teraz jeszcze jakieś aktualizacje. No jest trochę tych aktualizacji. No i mamy już po restarcie, po wszystkich update'ach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. No jeszcze zaczekaj. Tak mi to trochę przypomina Windowsa po jakiejś aktualizacji ważnej albo po reinstalacji systemu. Ogólnie jestem cierpliwy, ale już mogłoby się uruchomić. Jest, jedziemy. No i wybieramy. Zobaczcie, mamy różne aplikacje już zaproponowane do zainstalowania. No i teraz możemy sobie już wybierać aplikacje. No dobra, musiałem zrobić małą pauzę, jeżeli chodzi o nagrywanie, bo miałem mały problem z zainstalowaniem aplikacji. Ja chciałem wam pokazać sprawne, działające urządzenie. Okazuje się, że pojawia się w tych urządzeniach problem,
pogrzebałem trochę w necie i nie jestem pierwszą osobą, która coś takiego ma, że nie da się zaktualizować aplikacji, nie da się zainstalować nowych i trzeba troszeczkę pokombinować, żeby to odblokować. Jeżeli ktoś z Was będzie miał z tym problem, to zachęcam do tego, żeby wejść na moją stronę ewir.pl, tam link będzie w opisie. Tam krok po kroku pokażę, co i gdzie trzeba kliknąć, żeby sobie ten defekt poprawić. Ale teraz jeszcze tak na szybko chciałem Wam pokazać kilka możliwości tego urządzenia. Przede wszystkim, kiedy już będziecie mieli, ja sobie teraz wezmę telefon na razie do ręki, kiedy będziecie mieli już zainstalowane wszystko i wszystko będzie Wam ładnie działać, to będziecie mogli oczywiście streamować sobie bezpośrednio tutaj do urządzenia. I na przykład, kiedy odpalę już sobie teraz Netflixa, widzicie tutaj jeszcze na ekranie tego Netflixa nie widać, ale wystarczy, że kliknę tutaj ikonkę na górze. I tak samo ta ikonka działa przy każdym filmie, jeżeli już będziecie mieli odpalony film, to też ta ikonka się pojawia. Wystarczy wybrać urządzenie i już od razu mamy na ekranie Netflix. Pojawia się i się już załącza, możemy sobie bezpośrednio sterować z telefonu aplikacją i z telefonu uruchamiać oglądanie. Podobnie dzieje się, kiedy na przykład wchodzimy sobie na inne aplikacje, czy na przykład na YouTube'a. Na YouTubie wygląda to identycznie. Wybiorę powiedzmy jakiś tam film i mam tutaj tą samą ikonkę w prawym górnym rogu. Wybieram Nokia Streaming Box i już widzę, uruchamia mi się YouTube. I już mogę sterować tutaj YouTube'em. Inną rzeczą jest aplikacja Home, googlowska, do której podłącza się urządzenia od Google'a i tworzy się inteligentny dom. Jest tutaj inne urządzenie przesyłające, mamy Nokia Streaming Box. Wybieram to, urządzenie łączy mi się już z telewizorem. Prześlij ekran. I teraz mogę oglądać wszystko to, co jest na ekranie mojego smartfonu. Czyli zobaczcie, mam pełny ekran, mam smartfona, mogę sobie tutaj teraz odpalać gry, mogę sobie odpalać filmy, cokolwiek, wejdę znowu z powrotem na YouTube. Po przejściu na YouTube'a mogę w ten sposób już wyświetlać to, co jest na ekranie mojej komórki. Wystarczy, że obrócę ekran i mogę oglądać sobie na pełnym ekranie mój telefon. Odwracam, wszystko wraca do pozycji pionowej, ale wracam z powrotem już do samych aplikacji, których jest tutaj naprawdę bardzo wiele. Na ekranie głównym mamy tutaj po lewej stronie taki jakby strumień aplikacji, które sobie tutaj ustawimy i sami posegregujemy w kolejności, jaką my będziemy chcieli, właśnie w jakiej kolejności my będziemy chcieli je tutaj przeglądać, a aplikacje będą wybierać dla nas treści, które mogą nam odpowiadać. Tak od razu możemy przejść do tych treści, które tutaj już nam podpowiadają poszczególne aplikacje. Aplikacje możemy przenosić tutaj, możemy je sobie, na przykład tak jak tutaj przejdę do YouTube'a, mogę przenosić sobie ją w górę lub w dół i ustawiać według wybranej przez siebie kolejności. Jest to bardzo wygodne. W górnej części tu mam wszystkie te ulubione aplikacje i tutaj mogę je dodawać do ulubionych. Wybieram sobie wtedy aplikacje i one pojawiają się tutaj, ale mogę stąd też przejść na przykład od razu do sklepu Play, żeby instalować nowe apki, a mogę przejść po prostu tutaj. W lewym górnym rogu mam wszystkie aplikacje, które mam zainstalowane. Tak, widzicie? I tutaj mam pod spodem też zainstalowane gry. Pokażę Wam za chwileczkę jeszcze, jak wyglądają gry. Kiedy przejdę do aplikacji, tutaj widzę aplikacje, które są dla mnie polecane. Na dole fajnie są pokategoryzowane. Mamy je pokategoryzowane właśnie tutaj pod edukację, pod rozrywkę. O, na przykład przejdę do rozrywki i już większość to są serwisy VOD albo jakieś inne streamingowe lub z telewizją, muzyka i dźwięk. Tutaj widzicie, mamy i Deezera, Spotify, YouTube Music i wszystko, co wiąże się z muzyką, jakieś stacje radiowe. To, co jest jeszcze fajne,
co może wiele osób zainteresować, to są gry. I powiem wam, że nie podłączyłem jeszcze tutaj pada i być może zrobię o tym jeszcze jakiś dodatkowy odcinek, ale zainstalowałem sobie, bo nie da się niestety zainstalować sporej części gier, jeżeli nie mamy zainstalowanego pada, ale mam tutaj zainstalowaną gierkę BB Racing. I już mogę cieszyć się wyścigami. Jest to taka gierka, wyścigi samochodowe, mamy różne tryby rozgrywki. Jak widzicie, wszystko chodzi tutaj płynnie, nic tu się nie przycina, nie zacina. Cała aplikacja, wszystkie te aplikacje na razie nie sprawiły mi żadnych problemów. Więc to, co mogę powiedzieć, jeżeli szukacie takiego urządzenia, to na pewno to Nokia Streaming Box będzie wam odpowiadała. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, jeżeli w ogóle macie takie urządzenia i macie jakieś doświadczenia, to też napiszcie o tym w komentarzach. Wiecie, że Google lubi komentarze, ja też was muszę troszeczkę do tego namówić, może czasem. Zostawcie jakiś ślad po sobie, jakiegoś lajka. Zachęcam do subskrypcji. No i co? Do zobaczenia. Hej, cześć!